Takie szkolenia i takie spotkania mają właśnie na celu podnieść tą gotowość i to przygotowanie naszych urzędników, całego urzędu, instytucji Samorządu Województwa Podkarpackiego do takiej gotowości. Ja myślę, że to szkolenie dzisiaj wykazuje, że to przygotowanie jest dobre. Sprawnie oczywiście potrafimy te należne nam czynności, zadania wykonywać. Potwierdzają to dzisiejsi tutaj dyrektorzy obecni, kierownicy i urzędu, jak i jednostek Samorządu Województwa Podkarpackiego. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy dzisiaj gośćmi na poligonie w Nowej Dębie. Gości nas 21 Brygada Strzelców Podhalańskich i też wojskowi prowadzą z nami zajęcia. Oczywiście uważam, że ten poziom jest dobry. Znajdujemy się w dobrych warunkach. Możemy się bezpośrednio zetknąć z wojskiem i w warunkach jakby poligonowych po prostu wszystkie zadania i po prostu nasze szkolenie zrealizować. W tym roku pokazaliśmy działanie naszych saperów, czyli pokazaliśmy robienie przeprawy poprzez działanie ładunku wydłużonego. Była to chyba, jak sądzę, niezła atrakcja dla oglądających, gdzie mogli zobaczyć odpalenie 500 kg ładunku wybuchowego, który tworzył przejście w polach minowych przeciwnika na odległości 100 metrów. Ponadto tradycyjnie staraliśmy się urozmaicić pobyt tutaj szkolonych na naszym ośrodku poligonowym. Raz poprzez wystawienie naszego sprzętu wojskowego do pokazu. Każdy mógł wejść, zobaczyć, pooglądać, dotknąć nasz sprzęt. Zorganizowaliśmy strzelanie z pistoletu wojskowego, co również, jak sądzę, było niezłą atrakcją. Myślę, że w dzisiejszych czasach jest ważne, abyśmy przechodzili szkolenia obronne, które będą nam pomagać, no, w razie nie daj Boże jakichś sytuacji kryzysowych, abyśmy wtedy nie wpadali w panikę, ale żebyśmy podejmowali to, o czym się uczymy, w czym przechodzimy jakieś szkolenie. Więc uważam, że urzędnicy, tak jak i inne grupy zawodowe, powinny się umieć odnaleźć w takich sytuacjach i dlatego ważne jest, że jesteśmy na poligonie. Trzeba być po prostu jakby ubezpieczonym, trzeba być w tej sytuacji uzbrojony w wiedzę i w takie podstawowe sprawności, jak na przykład pomoc czy nawet strzelanie. Myślę, że tego typu przedsięwzięcia przybliżają raz naszą służbę, a dwa są niezłą atrakcją dla kogoś, dla kogo sprzęt wojskowy jest czysto, nazwijmy to, rekreacyjnym zajęciem.